sytuacja strasznie dawna w służbie. Pan burmistrz nie zorganizowaliśmy. Wydaje się, że one zostały zrobione. Ale oczywiście akcja będzie trwała. Jeżeli chodzi o osoby, które zostały też ewakuowane, osoby z budynków trzech ościennych, to jest 18 osób. Tutaj pan burmistrz jest wszystko. Panu bardzo proszę. Myślę, że jeszcze będziemy mogli. Dziękuję bardzo.